Dwa słowa o elementarzu małego pianisty. Jest to podręcznik, w którym znajdziemy tylko i wyłącznie ćwiczenia i utwory autorskie. Przed wydaniem został gruntownie sprawdzony pod kątem kompozycji przez profesora Szymona Cavallę, dziekana Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W tym samym czasie podręcznikiem zainteresował się profesor Jarosław Drzewiecki, pianista, pedagog, prezes Międzynarodowego Forum Pianistycznego Bieszczady Bez Granic, na którym to w 2020 roku podręcznik miał swoją premierę. Po otwarciu podręcznika można od razu dostrzec, że ćwiczenia są ułożone w kolejności od najłatwiejszego, co sprawia, że mały pianista traktuje uczenie się jako raczej wyzwanie, a nie obowiązek. Elementarz podzielony jest na 5 części. Część pierwsza zawiera 16 ćwiczeń na prawą rękę, gdzie dzieci poznają 5 dźwięków w kluczu wiolinowym, czyli C, D, E, F, G, oraz nutki takie jak cała nuta, półnuta i ćwierć nuta. Zapoznają się z podziałem rytmicznym i nieprzypadkowym ułożeniem nut w taktach. Myślą przewodnią tych ćwiczeń jest to, aby dzieci rzeczywiście te nuty znały, potrafiły je odnieść do konkretnego klawisza, aby potrafiły zapisać je na pięciolinii czy opisać słownie, a do tego jeszcze świadomie wyliczyć samodzielnie wartości. Część druga zawiera 26 ćwiczeń, w których utrwalamy znajomość 5 nut prawej ręki, dodając stopniowo po jednej nutce do ręki lewej. Dźwięki lewej ręki wprowadzane są bardzo powoli, tak aby uczeń nie był przytłoczony zbyt szybko postępującym programem. Lewa ręka odnosi się do tych samych klawiszy co prawa, czyli również bazuje na dźwiękach C, D, E, F, G, tylko oktawę niżej. Palcowanie jest pominięte zarówno w części pierwszej, jak i w drugiej, ponieważ celem jest, aby uczeń zapamiętał konkretny dźwięk i przyporządkowany do niego palec. Dzięki temu dziecko rzeczywiście gra z nut, a nie jak to się zdarza często z cyfr zamieszczonych przy nutach. Część trzecia zawiera poszerzony zakres poznawczy dźwięków, który bazuje na oktawie, zarówno w prawej, jak i w lewej ręce. Znajdziemy tam już podpisane palce. Nowe dźwięki zostają wprowadzane oczywiście stopniowo, aby uczeń zdołał je bezboleśnie przyswoić. Część czwarta zawiera ćwiczenia, gdzie zakres poznanych nut wychodzi poza 4 oktawy. Ta część zawiera 31 utworów o różnym charakterze. Część piąta zawiera proste ćwiczenia na bazie 5 palców i 5 nut. Te ćwiczenia mogą także posłużyć do korekty nadgarstka oraz prawidłowego ułożenia ręki na klawiaturze. Podsumowując, elementarz małego pianisty progresywnie wprowadza ucznia w świat zapisu nutowego. Poznając poszczególne dźwięki, uczeń ma wrażenie, że czytanie nut tak naprawdę może być ciekawym spędzeniem czasu. Począwszy od pojedynczych nut, uczeń poznaje ćwiczenia tercjowe, ćwiczenia oparte na trójdźwiękach, ćwiczenia unisono, z akompaniamentem naprzemiennym, z podkładaniem palca, z wykorzystywaniem staccato i legato. Uczeń poznaje znaki przykluczowe i przygodne, znaki repetycji, dynamikę, znaczenie fermaty, poznaje przednutkę, poznaje znaczenie triady, gra melodię w tercjach i sekstach na bazie pasaży, a także z przełożeniem ręki z klucza wiolinowego do basowego. Tak naprawdę elementarz przeprowadza ucznia przez podstawowy etap poznania tego, co potrzebne, aby potem płynnie wejść w sonatiny czy łatwe utwory muzyki dawnej. Nauczycielu, ten elementarz stanowi gotowy produkt, gdzie nie musisz już sięgać do innych źródeł. Wystarczy ten jeden podręcznik, aby zaprowadzić porządek w doborze ćwiczeń. A jeżeli jesteś nauczycielem, który ma już sprawdzone i działające metody nauczania, to elementarz małego pianisty sprawdzi się świetnie jako uzupełnienie Twojego dotychczasowego programu, którym się posługujesz. Polecam serdecznie. Sylwester Bernaciak, autor i wydawca.